Urządzenia zgromadzone w jednej z sal suwalskiego ratusza to dopiero niewielka część zamówienia, informuje magistrat. To nowe, wydajne narzędzia pracy dla pracowników aż 7 jednostek miejskich. Miasto realizuje bardzo duży projekt dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. To kwota ponad 1 600 000 zł, więc bardzo pokaźna suma pieniędzy. Dzięki pozyskanym środkom z tego funduszu będziemy mogli wyposażyć nasze miejskie jednostki organizacyjne, również oświatowe, w nowoczesny sprzęt komputerowy. Akurat te narzędzia, które widać za moimi plecami, już za jakiś czas trafią m.in. do Zarządu Dróg i Zieleni, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, czy też Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Narzędzia trafią również do suwalskich jednostek oświatowych, jak chociażby Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, czy też suwalskie szkoły. Zatem bardzo duży zastrzyk, jeżeli chodzi o nowoczesne komputery, nowoczesny sprzęt komputerowy dla naszych jednostek, i to w efekcie pozwoli na sprawniejsze, lepsze obsługiwanie naszych mieszkańców. Prócz jednostek komputerowych, które staną na biurkach urzędników, do miasta przyjadą jeszcze serwery, oprogramowanie i urządzenia peryferyjne. Część dotacji zostanie przeznaczona na stworzenie nowego portalu podatkowego. Taki portal podatkowy jest, to można powiedzieć, dość standardowe narzędzie w dzisiejszych czasach. Korzystają z niego różne firmy, również i miejskie spółki. My taki portal podatkowy będziemy mieli tutaj w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł zweryfikować swoje należności względem miasta, czyli chociażby podatki z tytułu nieruchomości, czy też gospodarowania odpadami komunalnymi, więc to będzie naprawdę bardzo przydatne narzędzie zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa zorganizowane zostaną również szkolenia dla pracowników. Urzędnicy bliżej poznają kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. To największe od wielu lat zakupy sprzętu komputerowego. Tak dużych zakupów, jak dzięki tej dotacji, nie było w przeciągu ostatnich lat, także na pewno dużo poprawi się i dużo zmieni się na lepsze, jeżeli chodzi o prędkość tej obsługi, bo wiadomo, że dzisiejsze systemy informatyczne są coraz bardziej wymagające dla komputerów, a te nowe, sprawne, szybkie komputery pozwolą, by te programy, te oprogramowanie działały płynnie i nie było tutaj jakichś przestojów, czy też problemów z prędkością funkcjonowania tych systemów. Pandemia sprawiła, że Polacy masowo docenili cyfrowe usługi w urzędach. Urzędnicy pracujący przy komputerach, które nie nadążały za przetwarzaniem danych, teraz wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą, choć przez chwilę.